Steczkowska przesadziła, wystąpiła z synem, a gdy stanęła bokiem, wyglądała jakby zapomniała bielizny. Niby kuse kreacje są jej znakiem rozpoznawczym od kilku dekad, ale tym razem chyba jednak przeszła samą siebie. Justyna Steczkowska wystąpiła na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem w zdumiewającym kombinezonie. Jego dość nieokreślony kolor sprawiał, że w niektórych pozach piosenkarka wyglądała jakby była zupełnie naga. A żeby było ciekawiej, na zakopiańskiej scenie towarzyszył jej syn Leon Myszkowski. Justyna Steczkowska figurę ma perfekcyjną i uwielbia ją podkreślać. Na scenie chętnie pojawia się w kusych miniówkach z frędzlami, shortach, a także w przylegających do ciała kombinezonach. I to właśnie kombinezon postanowiła wybrać na sylwestrowy występ w Zakopanem. Justyna Steczkowska śpiewa piosenkę Kylie Minogue. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jego zaskakujący kolor. Ni to srebrny, ni to cielisty. Gdy Justyna wykonywała wielki przebój Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, i stawała bokiem. By wykonać ponętne elementy choreografii, można było przez chwilę odnieść wrażenie, że na biodrach w ogóle nie ma ubrania. Było to o tyle dziwaczne, że na wielkiej zakopiańskiej scenie towarzyszył jej syn Leon Myszkowski wraz ze swoją DJ-ską formacją Mike Laurent. Justyna Steczkowska, moje kreacje są szyte na miarę. Zapewne dokładnie taki efekt zaplanowała sobie piosenkarka. Jak bowiem niedawno zwierzyła się faktowi, wszystkie jej stroje są szyte na miarę. Często tak się zdarza, że stroje muszą być szyte, bo suknie ze sklepów są dla mnie za szerokie w pasie. Nawet jeśli kupuję suknię w rozmiarze S, muszę ją później profilować u krawcowej. Bo rzadko zdarza się, że coś idealnie na mnie leży. Tak jest nawet w elastycznych ciuchach. Tam też krawcowa musi dorobić cięcie w pasie, powiedziała faktowi Justyna Steczkowska i dodała, że mierzy w talii zaledwie 60 cm.